Justyna Karolak, kobieta w pomarańczach, opis powieści. Dlaczego kot wymiotuje czarną ziemię? Czy duch może usiąść na kanapie i wypić kakao? Ile zgodziłbyś się poświęcić, czytelniku, by poznać odpowiedzi na najdziwniejsze pytania? Jeżeli odkryjesz prawdę, zaakceptujesz nową rzeczywistość? A może zamkniesz oczy i udasz, że nic się nie zmieniło? 36-letnia dorodka nigdy nie poznała ojca. Wychowała ją zaborcza matka. Gdy przypadkowo spotyka starszego mężczyznę, jej świat zmienia się irracjonalnie. Przeszłość wydostaje się na światło dzienne, a namiętność i samotność podejmują walkę na śmierć i życie. Aby oddzielić uczciwość od kłamstwa, kobieta musi uporządkować trzy relacje: z kochankiem, z szefem i z owym tajemniczym, znacznie dojrzalszym mężczyzną. Zmaganiom tym przygląda się Joyce. Tak ten Joyce, czy autor Ulissesa próbuje ponownie udowodnić, że całe życie ludzkie to jedynie miniatura a może towarzyszą mu zupełnie inne intencje. Kobieta w pomarańczach to oniryczna opowieść o normalności i powoli rodzącym się obłędzie, okraszona porcją niepokoju rodem z dreszczowca. Czytelnicy odkryją tu także nawiązania do starożytnych bogiń przeznaczenia Kloto, Lachesis i Atropos, które tym razem wcielają się w bohaterów męskich. Prolog: Dziewczynka w białym kobiecym kołnierzyku. Zobacz, tu leży łodyżka anormalnej akacji, a tam stoi kot. Wygląda normalnie, ale zachowuje się nienormalnie. A w tej kuchni jest pusto, zimno i ciemno. Za oknem widać dużo pomarańczowego światła, ale nie możemy wyjść. Nie wolno nam przespacerować się po osłonecznionym podwórzu, przynajmniej nie od razu. Nie mam pojęcia, ile czasu tu zostaniemy. Może chwilę, a może wieki. Może spędzimy ze sobą długie godziny albo i lata, a może jednak wyjdziemy stąd wcześniej, niż śmielibyśmy pomarzyć. W końcu ta kuchnia to tylko pomieszczenie przejściowe, dlatego... Dzień dobry, nazywam się Ania Zielonowska i. Zielonowska, no tak, boże, to wydaje się za proste, aż nadto oczywiste, jak w idealistycznej baśni dla dzieci. Och, tak, ocknęłam się. Proszę, niech pani wejdzie. Wejdzie, co za niezręczne słowo. Dokąd miałaby wejść? Przecież to tylko głupi, otwarty boks. Na szczęście zdążyłam przyturlać jej tu krzesło na kółkach. W tym głupim ulu wszystko dzieje się za szybko. Usiadła na wskazanym krześle, odstawiła na podłogę grubą materiałową reporterkę, zapewne z laptopem i mnóstwem papierów. Miała na sobie perfekcyjnie odprasowaną białą bluzkę ze sztywnym kołnierzykiem. Twarz rumieniła jej się mocno, wyraźnie się nie wstydziła. Ale zrobiła hardą minkę, dzielnie walczyła ze sobą o odepchnięcie swojego nieśmielenia, starała się zaprezentować przede mną bardzo dorośle. Ile mogła mieć lat? Dwadzieścia jeden, dwa? Niemożliwe. To za mało. Ile ma pani lat? Spytałam. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia trzy? To kiedy obroniła pani magisterium? Jakim cudem? Obroniłam rok temu, przeskoczyłam dwie klasy, wszystko mi się przyspieszyło. Uściśliła dumnie. Przepraszam, łypnęła ciekawsko na kartki rozłożone przede mną na blacie. Chyba pani w czymś przeszkodziłam. Nie, skądże? Migiem zgarnęłam notatki, wzbity stosik. Przecież czekałam specjalnie na panią. Tak, ale miałam wrażenie, że pani głęboko rozmyślała, a ja... Tak, tak, ma pani rację. Faktycznie rozmyślałam. A o czym? Wypaliła, lecz natychmiast spuściła oczy. Przepraszam, to przez stres. Nie chciałam być wścibska. Nic nie szkodzi. Chciała pani, ale ja lubię wścibskich ludzi. Dociekliwych i poszukujących. Bardzo lubię. O Boże, to wydaje się aż za proste spontaniczna i zuchwała. wykrochmalona jak uczniak, a jednocześnie ambitna jak królowa. Zarozumiała, a zarazem pełna dziewczęcych kompleksów. Lepiej być nie mogło. Jest śliczna, właśnie taka jaką chciałabym zaprojektować. Pani Anno, nie sądzę, że rzeczywiście chciała Pani to wiedzieć, ale rozmyślałam o czyśćcu. Raz jeszcze panią przepraszam, ja. Proszę nie przepraszać. Właściwie nie mam pani nic konstruktywnego do powiedzenia. Pani wszystko wie, jest pani świetna, bardzo w panią wierzę. Teraz to pani królestwo. Zarumieniła się jeszcze bardziej. Podniosłam się z fotela z plikiem notatek w garści. Wyciągnęłam do niej rękę na pożegnanie. Poderwała się z krzesła i uścisnęła mi dłoń. Potrząsała nią z przejęciem. – Naprawdę nie ma pani dla mnie żadnych wskazówek? – zapytała z nadzieją odmalowaną na buzi. – Proszę uważać na pokoje przejściowe. – puściłam jej oczko. Zmarszczyła jasne, rude brewki. Oczywiście mnie nie zrozumiała. Nie mogła zrozumieć. – Naprawdę nie spodziewałam się, że to spotkanie okaże się tak zabawnie krótkie – że tę historię będę mogła streścić w kilku zdaniach. Przecież przygotowałam dla Ani masę notatek, ale zaledwie po chwilce rozmowy z nią uświadomiłam sobie, że choćbym zostawiła jej po sobie tony pamiętników, wszystko na nic. Ania była doskonała, poradzi sobie sama. Nie wątpiłam w to ani trochę, ale jak sobie poradzi? Którędy prowadzi jej droga. Prędko omiotłam wzrokiem całe pomieszczenie głupi ul, piękny, niezwykły ul. W pewnym sensie będę za nim tęskniła. Obróciłam się na pięcie i poszłam do domu. Rozdział pierwszy brzydki uczynek. Ja myślę, że moja historia jest banalna. Nie widzę w niej nic wykwintnego. Właściwie mogłabym zamknąć ją w kilku zdaniach, ale mam wrażenie, że byłoby to niestosowne. Nie umiem dobrze wyjaśnić, dlaczego tak sądzę. Po prostu wydaje mi się, że wszystkie historie wszystkich ludzi zasadniczo można podzielić na dwie grupy. W pierwszej mieszczą się te, pozwalające bez problemu wyrazić się w kilku zdaniach. Druga natomiast zawiera takie, które też dałoby się szybko streścić, ale nie powinno się tego robić. I nie dlatego, że streszczenie niesie ze sobą ryzyko odebrania opowieści jej istoty, esencji. Tylko dlatego, że wówczas opowieść staje się gwałtownie naga. Moja historia zalicza się właśnie do drugiej grupy. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, Gdybym opowiedziała ją w kilku zdaniach, to byłby akt podobny do tego, jak gdyby zerwać przypadkowo napotkanemu człowiekowi zupełnie znienacka, całe ubranie, po czym wypchnąć go na rynek czy deptak w rodzinnym miasteczku, coś w tym rodzaju. Taki uczynek byłby dalece niesmaczny, brzydki, niegodny człowieka uczciwego. Mówię o tym, że gdybym swoją historię skurczyła. Czułabym się tak, jakbym zdarła z kogoś strój w miejscu publicznym. Poprzez to porównanie chcę przekazać tyle, że najgorsze w takim postępku byłoby posłużenie się cudzym kosztem dla swojej prywatnej korzyści. O tym mówię. Dlatego opowiem swoją historię tak, jak uznaję, że powinna zostać opowiedziana. W sumie szkoda, że nie mogę niczego przedstawić syntetycznie. Ale myślę, że byłoby to z mojej strony naprawdę nieuczciwe. Chociaż przyznaję, że żałuję, że się na żadną syntezę nie zdobędę. Gdybym się zdobyła, mogłabym zacząć opowieść od środka, na przykład, albo od trzech czwartych, pominąć co nudne, a wystartować z punktu, który jest od razu ciekawy i nie wymaga żadnego tła, kusząca perspektywa. Jakbym była od zawsze gotowym człowiekiem, jakbym nie przeszła żadnej drogi, jakbym wystrzeliła się z procy, przecięła powietrze niczym pocisk i wylądowała w centrum toczących się już w najlepsze zdarzeń. W takiej sytuacji zaczęłabym opowieść od wczorajszego spotkania z sąsiadką. Odbyło się ono w zwykłej, codziennej rzeczywistości. Ja wychodziłam z klatki, ona wchodziła. Proszę spojrzeć, zaczepia mnie sąsiadka. I co się stało z tym światem? A co się miało stać? Jak to co? Irytuje się. To jest akacja. Wydobywa z otchłani wielkiej torby pogiętą łodyżkę, obrośniętą śmiesznymi, dwoistymi, sklejonymi listkami. Widzi Pani, macha mi akacją przed nosem jak dyscypliną. Jak rzemieniem służącym do wymierzania chłosty niegrzecznym dzieciom. Widzę, nieomal niezauważalnie, ale bardzo świadomie uchylam głowę do tyłu, ale nie jestem pewna, co dokładnie. Jak to co, akacja zakwitła! woła z oburzeniem. Przez chwilę się zastanawiam, która z nas postradała zmysły. Zmieszana, już nic nie mówię. Wzruszam tylko ramionami. Delikatnie, żeby sąsiadki nie obrazić. Dopiero początek maja, informuje przez zaciśnięte zęby. Dwa tygodnie temu zakwitł bez, a teraz akacja. Syczy. Nigdy tak nie było. Świat zwariował, upadł na głowę, żeby bzy, a nawet akacje już na maj zakwitały. Przyglądam się śmiesznej łodyżce, skupiona. Szczerze liczę, mam nadzieję, że dostrzegę w niej cały świat odwrócony do góry nogami. Ale nic podobnego nie następuje. Akacja zakwitła przed czasem, cóż począć, stwierdzam lakonicznie. Staram się, żeby wypowiedź zabrzmiała współczująco. Chcę uzyskać ton sugerujący, że ocknęły się we mnie dawno zahibernowane pokłady empatii. Chyba mi się udało, bo sąsiadka już nie dyskutuje, nie rozwija tematu, nie krzewi dalszych zarzutów wobec świata. Przeciwnie nawet, potakuje, kiwa głową tak, jakbym wręczyła jej drogi prezent na urodziny. W rewanżu uśmiecham się połowicznie i odchodzę w swoją stronę. Ale od poruszonego wątku nie mogę odejść. Próbuję myśleć o własnym życiu, o ważnych sprawach, lecz wtedy za każdym razem pod powiekami wyświetla mi się ilustracja akacji, tej, co zakwitła z falstartem. I ta ilustracja mnie nieprzyjemnie łaskocze, jak przerośnięta rzęsa, która zagięła się samozwańczo do wnętrza powieki, do wrażliwego oka, Kuje mnie pod powiekami. Jest mi niewygodnie z ilustracją świata do góry nogami. Świat zagiął mi się do wnętrza powieki i kuje. Od tego zaczęłabym tę opowieść, gdybym zdecydowała się ująć ją w kilku zdaniach. Ale takie ujęcie byłoby niestosowne, bo nieuczciwe. Dlatego najpierw opowiem o swoim przyjacielu. Rozdział drugi. Zwierzę kopytne. Przyjaciel jest ode mnie starszy o dwadzieścia lat. Właściwie mógłby być moim ojcem, jednak jest przyjacielem. Prawdę mówiąc, ani razu nie spróbowałam myśleć o nim jak o ojcu. Nie umiałabym porównać go do ojca, nawet gdybym chciała, dlatego że nie znam ojca. Nigdy nie znałam. Nie mogłabym więc dopatrywać się w otoczeniu wariantów do niego podobnych, bo choć w dzieciństwie zapewne musiałam odczuwać jego brak, nie mam pojęcia ani jak wygląda, ani kim jest. Dzieci tęsknią przecież do rodziców, których im brakuje to naturalne. Dlatego wiem, że ja również tęskniłam do taty, będąc dziewczynką. Jednak nie bardzo umiem sobie przypomnieć w jakich okolicznościach, kiedy. Trochę pamiętam, ale nie za dużo. Rzecz w tym, że wychowała mnie matka, a w trakcie wychowywania wspomniała o ojcu tyle, co kod napłakał. Dlatego, jako dorosła kobieta, nie mogłabym szukać śladu ojca nigdzie, w żadnym mężczyźnie, bo zwyczajnie nie mam pojęcia, jakiego zestawu cech miałabym poszukiwać, nie wiedziałabym, czym się kierować. Zatem analogia do ojca w odniesieniu do mojego przyjaciela jest ostatnią z analogii, na jaką w określaniu naszej relacji należy się powoływać. Z drugiej strony, nie myślę o moim przyjacielu jako o mężczyźnie. Oczywiście wiem, że jest mężczyzną, dlatego często pytam o jego spojrzenie na różne kwestie, po to, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób rozumuje mężczyzna. Ale i tak nie widzę w nim mężczyzny. Jest on dla mnie rodzajem osobnika praktycznie bezpłciowego, bo jego płeć manifestuje się w mojej percepcji wyłącznie w pracy jego mózgu, to znaczy w prezentowanej przez niego sferze intelektualnej, która to sfera przekłada się z kolei na język emocji, jakim przyjaciel tłumaczy mi męskie sposoby emitowania oraz absorbowania uczuć. To znaczy, że ja wiem, że on myśli i czuje inaczej niż ja, bo ja jestem kobietą, a on nie. Jednak w znaczeniu mojego osobistego nastawienia do niego nie zauważam jego płci, niemalże wcale. Powiem wprost: nigdy z moim przyjacielem nie spałam i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby pójść z nim do łóżka. W czasie. Patrzenia na niego nie miałam ani razu żadnego pomysłu związanego z bliskością erotyczną. Ani razu, mimo że spędziliśmy wspólnie wiele wieczorów, rozprawiając czasami prawie do rana, i nie o to chodzi, że mój przyjaciel jest nieatrakcyjny, myślę, że jest wręcz przeciwnie. Owszem, ma swoje lata, ale znakomicie się trzyma. Być może zawiera dobry. To znaczy odporny na skazy zestaw genów, a być może przyczyna tego leży zupełnie gdzie indziej. W każdym razie, już na pierwszy rzut oka jest niezwykle silny, dosadny. Gdyby porównać jego posturę do jakiegoś kształtu, byłaby to bryła, a dokładniej grubo ciosana bryła, czy też raczej surowy drewniany kloc. Taka jest jego powierzchowność, właśnie. Surowa, barczysta i drewniana. Bryła, cielesna, klocowatość takiego mężczyzny ma prawo kojarzyć się ze zwierzęciem, choć nie jestem pewna z jakim. Na pewno nie z kotem. Dlatego, że mój przyjaciel nie wykazuje ani grama charakterystycznej kociej sprężystości. Nie wydaje się lśniący i magiczny. Nigdy się nie skrada i jego kroki zawsze są słyszalne. I raczej nie dlatego nie skrada się, że nie umie, tylko dlatego, że brzydzi się skradaniem. Takie odnoszę wrażenie. Gdyby polował, robiłby to jawnie. Wychodziłby naprzeciw ofiary, a potem ją gonił i łapał. Bez uprzedniego czajenia się za rogiem. Po prostu wychodziłby na niczym nieosłoniętą przestrzeń i łowił żywą mięsną zdobycz bez korzystania z wabika. Chwytałby ją zwyczajnie bez ceremonialnych, strategicznych taktyk. Zatem nie kot. To musiałoby być jakieś zwaliste, gruboskórne zwierzę, raczej kopytne na pewno tak a więc bawuł. A tego typu zwierzęta mają swój urok zwłaszcza jeśli traktować je jako metaforę opisującą mężczyznę. Bo w tej metaforze jest coś chropowatego, organicznego. Coś takiego może się podobać kobietom, wyobrażam sobie. Dodam, że w przeciwwadze do nieociosanej bryłowatości, bawolości ciała, mój przyjaciel spojrzenie ma przejmująco rzeźkie, przytomne i dziarskie. Jego oczy nie przypominają jednak bystrych źródełek. Są równie rezolutne, ale zbyt niepokorne, zbyt przenikliwe, żeby przyrównywać je do źródełek. To są po prostu wyjątkowo intensywne oczy, aż jakby płomień, dzika wielka pochodnia, bardzo żywotne i świadome spojrzenie, ekspansywne jak dziwny przekaz, jak piorun pochodzący z kompletnie innej rzeczywistości. Niezwykle jaskrawa w odbiorze błyskawica, która wyziera ze środka bryły bawolej. Lecz ta bryła bawola nie jest powolna, statyczna, nieruchoma. To nie jest byt bezwładny przyklejony do ziemi, do podłoża, do gruntu. To jest tylko pozór, owa bryłowata bezwładność. W rzeczywistości gesty, ruchy ma zdecydowane, a zarazem zwinne i lekkie. Takie, które nigdy się nie nudzą, nie rozleniwiają, jak można by mylnie wnosić z powierzchownego obrazu. Dlatego to jest bardzo atrakcyjny mężczyzna. Dlatego nie o to chodzi, że mój przyjaciel mi się nie podoba, że jego powierzchowność nie spotyka się z moim zrozumieniem. Wydaje mi się, że dosyć dobrze rozumiem, jak mój przyjaciel wygląda, jaki jest. I zdaję sobie sprawę, że innym kobietom się podoba, ale ja ani razu nie chciałam z nim spać. On tego również nie proponował, choć jestem pewna, że tylko dlatego, że wiedział, że odmówię. Jest bystry, więc rozumienie takich rzeczy zajmuje mu dosłownie chwilę. Nie musi kluczyć przez żadne labirynty, zastanawiać się. On patrzy i wie. Tak więc, gdybym to ja zaproponowała łóżko, na pewno by nie odmówił. Chodzi o to, że nie potrafię wskazać jednoznacznie, dlaczego nigdy z nim nie spałam. Czasami wpada mi do głowy, że właściwie powinnam pójść z nim do łóżka. Ale to jedynie frywolna idea, niepowiązana z pragnieniem drugiego ciała. Poza tym nachodzi mnie ona wyłącznie wtedy, kiedy przebywam oddzielnie od niego, nigdy zaś, kiedy go widzę obok siebie. Dobrze wychodzi nam wzajemna komunikacja i lubimy spędzać ze sobą czas. Czasem słuchamy przyjemnej muzyki, często pijemy pyszne wino albo zwykłe piwo, które oboje lubimy. Czasami dochodzę do wniosku, że z nikim innym nie było mi równie dobrze. Ale w tej myśli jednocześnie zawiera się coś zimnego, czego nie potrafię zdemaskować ani tym bardziej uchwycić. To jest coś takiego, jak gdyby w tej myśli chował się groźny, zakapturzony duch. Nie jest to szczególnie pasujące porównanie, ale nie potrafię ująć tego inaczej. W każdym razie mówię o tym, że mój przyjaciel jest atrakcyjny i bystry, a ja i tak nie myślę o nim jako o mężczyźnie. Czasami zdaje mi się to do tego stopnia śmieszne, że aż chciałabym pójść z nim do łóżka tylko po to, żeby postąpić na przekór samej sobie. Ale oczywiście tego nie robię, bo to byłoby nieuczciwe. Bo kiedy z nim przebywam, te myśli ze mnie topnieją, tracą formę, rozpływają się jak lody w upale, nic nie zostaje. Może tylko poczucie słodkiej lepkości na palcach, nic więcej. Chociaż przyznam się, że nie wiem dlaczego tak się dzieje, dlaczego topnieje z tych myśli. Moja matka jest przeciwna tej znajomości. Do końca nie wiem dlaczego. Nie mogę wiedzieć, bo nie siedzę w jej skórze. Patrząc z wierzchu można by powiedzieć, że matka jest przeciwna tej znajomości, ponieważ mój przyjaciel jest ode mnie starszy o 20 lat. Jest jej rówieśnikiem, nie moim. W polu tej liczby wyrażającej lata musi tkwić uzasadnienie przeciwności ze strony matki. A przynajmniej matka by chciała, żebym w ten właśnie sposób jej przeciwność interpretowała. Ale ja wiem, że prawdziwy powód czai się w innym miejscu. Oczywiście nie mogę tego wiedzieć na 100%, ale wyraźnie tak podejrzewam. Gdybym wyszła za mąż mając 20, góra 25 lat, wtedy matka nie byłaby wcale przeciwna przyjacielowi. Pomyślałaby, że to już nie jej problem, tylko mojego męża. To jemu powinno przeszkadzać, z kim spotykam się po pracy. Spokojnie machnęłaby na mnie ręką, nareszcie zyskałaby poczucie, że przekazała mnie do szczęśliwej adopcji. Z rąk do rąk, jak dobrze wypielęgnowany bibelot, i zyskałaby wolne ręce, nieudręczone, niespętane. Ale ja nie wyszłam za mąż i za niejednym mężczyzną nie związałam się w takim sensie, żeby mogła przedstawić go matce jako swojego chłopaka, tym bardziej jako narzeczonego, czym matka jest zrozpaczona, zwłaszcza od chwili, kiedy przekroczyłam trzydziestkę. Co prawda od dawna nie mieszkam z matką, ale ją odwiedzam, widujemy się od czasu do czasu, głównie w niektóre niedziele, i ona pyta o moje życie, to znaczy pyta o mojego chłopaka, który nie istnieje. Nie mam o kim jej opowiedzieć. Nie przynoszę jej jakiejkolwiek nadziei. Przynoszę pustkę. Pewien rodzaj chłodu, który w pogodne dni czasami zastaje się na korytarzu. Niby nic, a cierpnie skóra. To też kiedyś opowiedziałam jej o moim przyjacielu, jakoby w zastępstwie za życie, którego nie wiodę, a które powinnam wieść zdaniem matki. Liczyłam, że tym sposobem złagodzę rozczarowanie mną, które z niej bucha, jak historyczna para z historycznej lokomotywy. Ale stało się odwrotnie, niczego nie złagodziłam, nawet otworzyłam nowe stygmaty matczyne. Pewnie dlatego, że matka wciąż poczuwa się do opieki nade mną, mimo że od dawna ze sobą nie mieszkamy. A jednak ona, kiedy na mnie patrzy, Usilnie daje mi do zrozumienia, że coś ważnego jej w życiu nie wyszło. Jej nie wyszło, bo ja nie wyszłam za mąż. Bo gdybym została żoną, ona by wiedziała, że zrobiła wszystko, jak należało, a w obecnej sytuacji nie wie. Dlatego odpowiedzialność za moją samotność usiłuje zrzucić na mojego przyjaciela i w ten pokrętny sposób próbuję zarazem przemówić mi do rozumu. Oczywiście popełniłam błąd, że wspomniałam jej o swoim przyjacielu. Gdybym tego nie zrobiła, prawdopodobnie nie musiałabym się zastanawiać, jaka właściwie relacja nas łączy, mnie i przyjaciela, i nie byłoby żadnej historii do opowiedzenia. Tymczasem jest. Rozdział trzeci Jaszczurka i Wizytówka. Szłam przez miasto w godzinach szczytu. Słońce prasowało mnie z wysoka. Dociskało do chodnika jak prasa. Był taki skwar. Aż słońce wydawało się grube. Wpatrywałam się w czubki butów. Nie potrafiłam patrzeć przed siebie, bo światło zanadto mnie raziło. Odruchowo chyliłam głowę, zerkałam w dół, jakbym podświadomie pragnęła zapaść się pod ziemię, gdzie byłoby wilgotno. Miękko i błogo, bo ciemno. Byłam w samym centrum parzącego miasta z betonu, bez skrawka przytulnego cienia. Czułam się jak jaszczurka prażąca się na kamieniu z tą różnicą, że jaszczurka lubi się prażyć, a ja nie. Wolałabym być jaszczurką. Gdybym miała ogon, porzuciłabym go tu i teraz, po to, żeby zrobić się lżejsza, żebym mogła szybciej iść. Wcześniej znaleźć się w domu, w chłodzie we wnętrzu kamienicy. Powoli nachodziły mnie myśli, że niekoniecznie ogon. Gdyby to zależało ode mnie, zgubiłabym nogi, i ręce, i głowę. Gdyby tylko nie bolało, wszystko bym zgubiła. Całe ciało podzielone na części. Jeśli coś takiego mogłoby wybawić mnie z tego skwaru, ale nie mogło, musiałam iść. Dlatego wpatrywałam się w czubki butów, nie widząc lepszej dla siebie namiastki, ratunku. Chyba starałam się zachować koncentrację, żeby nie zemdleć czy nie oszaleć, i wtedy wpadłam na wielki, twardy przedmiot. Ponieważ mi zależało, żeby jak najprędzej znaleźć się w domu, szłam doprawdy energicznie. Mimo wyczerpania piekielną temperaturą, chyba uruchomiły się we mnie jakieś rezerwy energetyczne. Istotne, że kiedy szłam w ten sposób, uderzyłam w wielki, twardy przedmiot nielekko. Odbiłam się od niego z absurdalnym przestrachem, że moje życie z niejasnych przyczyn właśnie się kończy. Prawdopodobnie wydobyłam z siebie spontaniczne zawołanie typu och, ale nie zostało ono poparte wykrzyknikiem. Zabrzmiało jak zwykłe westchnienie nie wiem dlaczego. Być może całkiem skończyły mi się baterie. W każdym razie odbiłam się od twardej masy jak piłka z gąbki, po czym pofrunęłam do tyłu, niby w przepaść. Pamiętam, że spostrzegłam niebo, a niebo zwykle sytuuje się w punkcie absolutnie odwrotnym do tego, w którym stąpają buty. Dlatego się zorientowałam, że straciłam równowagę i spadam. I wtedy coś mnie zatrzymało, nie pozwoliło mi upaść. To coś pociągnęło mnie ku sobie i postawiło z powrotem do pionu. Tak oto przekonałam się naocznie, że wpadłam nie na przedmiot, lecz na człowieka. Wyraźnie starszy ode mnie mężczyzna trzymał mnie za ramiona, widocznie chwycił je, kiedy frunęłam w tył. Byłam nim zupełnie oszołomiona. Nie mogłam pojąć, dlaczego na niego wpadłam i dlaczego on nie okazał się martwą rzeczą. Na podstawie własnego impetu, z jakim na niego wpadłam, po poczuciu jego masy na sobie, od której się odbiłam, zdało mi się, że trafiłam na mur mijanego właśnie budynku. Dlatego popatrywałam na mężczyznę, niemo zdumiona, że nie okazał się budynkiem. Staliśmy tak przez dłuższą chwilę. Nie umiałam wydobyć z siebie głosu. On też nic nie mówił, czekając, aż do siebie dojdę. Być może moje oczy napełniły się nareszcie żywym wzrokiem, bo mężczyzna w końcu się odezwał. Uważaj na siebie. Nie biegaj jak niewidoma sierota, bo może ci się stać krzywda. To były pierwsze słowa, które usłyszałam od swojego przyjaciela. Wydały mi się surowe, szorstkie. Dobrze, odparłam, bo nie wiedziałam, jak się zachować. Puścił moje ramiona. Dopiero wtedy, kiedy przemówiłam. Obrzucił mnie klamrującym spojrzeniem: Marnie wyglądasz stwierdził. Jak długo łazisz po tym słońcu? Łaziłam od czterech godzin. Byłam. urwałam. Zrezygnowałam z chęci podania mu powodów, dla których łaziłam aż tyle. Był przecież nieznajomym i nie musiałam mu niczego tłumaczyć. Jednak bezpośredniość, z jaką się odezwał, z jaką sformułował pytanie, wzbudziła we mnie chęć usprawiedliwienia się. Nie wiem dlaczego. zamilkłam. wzruszyłam ramionami. Przytknął wierzch dłoni do mojego czoła. Zdjął jasną czapkę z daszkiem, którą miał na sobie, i włożył mi na głowę. Wziął mnie pod rękę. Chodź, powiedział. Nie wiem dlaczego, ale poszłam. Nie było tak, że zupełnie przestałam myśleć. Zresztą nie wiem, czy niemyślenie jest realne do osiągnięcia. Raczej wydaje mi się, że myślenie uzależnia i że nie można od niego odstąpić, że jest w nim coś dominującego nad silną wolą, coś w rodzaju czekolady. Różne myśli, nawet te pragmatyczne albo naiwne, pączkują samoistnie, całkiem samopas. Sądzę, że nie da się przejąć nad nimi kontroli. Zupełnie jak nad cukrem, który w formie takiej jak czekolada nikomu nie jest do niczego potrzebny. Ale gdy człowiek raz spróbuje, nie może przestać. Dlatego nie było tak, że zupełnie przestałam myśleć. Na pewno miałam myśli. Musiałam myśleć o tym, że nic nie mówię i że pozwalam nieznajomemu prowadzić się nie wiem dokąd. Jednak nie protestowałam. A wręcz było mi obojętne, co się ze mną stanie. Stawiałam stopę za stopą automatycznie. Już nie wpatrywałam się w buty, spoglądałam przed siebie, lecz nie widziałam niczego konkretnego. Wszechobecne palące światło było całym obrazem, który rozumiałam. Wkrótce dostrzegłam mnóstwo zielonego koloru. Wydało mi się to niedorzeczne. Pamiętałam przecież, że idę, że mężczyzna dokądś mnie prowadzi, przez miasto, a raptem znalazłam się wśród drzew i siedziałam na przyjemnie chłodnej trawie. Poczułam też świeży zapach delikatnie mokrego powietrza. Zapach zdziwił mnie równie mocno, co widok zieleni. Od kilku godzin nie czułam żadnych zapachów. Upał przygniótł mnie do tego stopnia, że nie dotarł mi do nozdrzy nawet pod ludzi w tłoku, ani spaliny aut. Zgubiłam poczucie czasu. Zdrowe zmysły wróciły po dłuższej chwili. Nie straciłam przytomności, ale musiałam stracić głowę. Coś mi się stało. To nie było zbyt nachalne ani brutalne. Z pewnością nie przeżyłam udaru słonecznego, ale słońce solidnie mnie otępiło. Chociaż zapamiętałam, że szłam o własnych siłach, chociaż nie do końca opuściły mnie myśli, to na chwilę musiałam jakby zniknąć. Rozejrzałam się uważnie, żeby rozpoznać miejsce, w którym się znalazłam. Nie miałam większego pojęcia, jak do niego trafiłam, ale musiałam mieć pojęcie, jak trafić z niego do domu. Pamiętałam, że przyszłam tu na nogach i, idąc, przez cały czas trzymałam oczy otwarte. A jednak ten mężczyzna równie dobrze mógł przynieść mnie tutaj na rękach śpiącą, a na jedno by wyszło. Na szczęście zidentyfikowałam miejsce bez większych trudności. Był to rozległy park oddalony od mojego domu o trzy przecznice. Gęsty i dziki z wyglądu, oczywiście jak na park miejski. W porównaniu z lasem wypadłby żałośnie ale w obliczu mojego otępienia słońcem przypominał istny raj na ziemi. A wilgoć wokół wzięła się z fontanny, obok mnie znajdowało się duże okrągłe koryto, bardziej misa, z której wnętrza zimna woda tryskała na dwa metry w górę. Tworzyła się z tego niewidoczna mgła z cząstkami wilgoci, która lądowała w sporym promieniu od źródła i dlatego trawa pode mną wyraźnie zwilgotniała. Z minuty na minutę czułam się żywsza. Zanurzyłam rękę w misie i oblałam się nabraną w dłoń wodą. Mężczyzna podał mi butelkę z mineralną. Dopiero wtedy świadomie na niego spojrzałam. Na moment nawet o nim zapomniałam. Miał zawieszony na szyi aparat fotograficzny z długim obiektywem, wyglądający na poważną maszynę do robienia zdjęć. Pijąc zachłannie wodę z butelki, patrzyłam na ten obiektyw i zastanawiałam się, jakie szczegóły miejskie mógł dokumentować. Gdybym wpadła na tego mężczyznę w lesie, inna sprawa. Nie zdziwiłabym się wcale, jeśli pstrykałby zdjęcia mrówkom coś w typie podręcznika do biologii albo czasopisma przyrodniczego mikrokosmos. Ale co podobnego mogło zawierać miasto? Jaki jest miejski odpowiednik szczegółu takiego jak mrówka? Nic nie przychodziło mi do głowy, ale nie chciałam pytać o szczegóły. Nieznajomy nie musiał mieć ochoty na konwersację. Byłam mu wdzięczna za wodę i za uratowanie życia, ale jego pomoc nie musiała oznaczać, że kryje się za nią jakaś intencja towarzyska. Dziękuję, powiedziałam i oddałam mu butelkę. Powinnaś lepiej o siebie dbać, odpowiedział. Nie masz już dwunastu lat. Powinnaś zdawać sobie sprawę z różnych rzeczy. Mówił w ten sam sposób co wcześniej, szorstki. Pomimo tego, miałam ochotę poddać się temu głosowi. Z jakiegoś powodu jego szorstkość nie sprawiała mi przykrości, lecz wydawała się głaszcząca. Nie potrafię tego wyjaśnić. Wrażenie spokoju wsiąkało we mnie z zewnątrz. Zdawało mi się, że głos nieznajomego łączy się z drobinkami wody w tej niewidocznej mgle i razem z nimi ląduje na mojej skórze. Tylko, że cząsteczki wody zatrzymywały się na powierzchni, a jego głos wciekał głębiej, dostawał się do środka mojego organizmu i wywoływał poczucie zgody na wszystko coś w tym rodzaju. Z jakich rzeczy? Spytałam. W taki upał nie wychodzi się do miasta bez podręcznej wody. Mogłabyś też pomyśleć o nakryciu głowy. Odruchowo dotknęłam czapki, którą mi pożyczył. Rzeczywiście, może i można tak na to spojrzeć, na pewno można. Ale to była wyjątkowa sytuacja, myślałam, że uda mi się załatwić wszystkie sprawy znacznie szybciej. Nie mogłam przewidzieć, że dojdzie do tego, do czego doszło. Wszystkie wypadki na świecie biorą się stąd, że nie dało się ich przewidzieć. Zwrócił mi uwagę, czy to cię zwalnia z dbania o siebie, ze zaspokajania Twoich podstawowych potrzeb, takich jak woda do picia w niebezpiecznie upalny dzień? Pokręciłam głową. Dobrze już, niech się pan nie wścieka. Przecież wszystko pomyślnie się skończyło. Roześmiał się rubasznie, aż odrzucił głowę do tyłu. Jestem daleki od wściekłości na ile tylko się da, aż sam się nie poznaję, uśmiechnął się lekko. Do tego stopnia nie poznaję, że mógłbym pomylić siebie samego z wielkanocnym barankiem z cukru. Taki jestem w tej chwili łagodny. Nie wygląda pan na baranka z cukru powiedziałam bez zastanowienia. Znowu się roześmiał. I co dalej? Spytałam, a co zamierzasz? Zamierzałam pójść do domu, więc chodźmy zadecydował. Wstał i podał mi rękę. Chwyciłam się tej ręki i podniosłam z ziemi. Jeszcze przez chwilę mnie trzymał, zanim upewnił się, że mocno stoję na nogach, że już nic mi nie dolega. A potem odprowadził mnie do domu, bez słowa. Ja również nic nie mówiłam, wskazywałam tylko ręką kierunek. Z rzadka dodawałam teraz w prawo albo chodźmy prosto, ale trudno nazwać to mówieniem. W klatce schodowej zwróciłam mu czapkę. Ślicznie dziękuję, rzekłam. Proszę bardzo. Sięgnął do kieszeni na piersi. Wręczył mi wizytówkę. Uprzejmie ją przyjęłam, a nawet na nią zerknęłam. Ale widziałam tylko skromną, białą karteczkę. Nie umiałam z niej odczytać niczego. Mój umysł nie chciał skupić się na literach, dlatego że nie wiedziałam, po co mi jego wizytówka, ani trochę się jej nie spodziewałam. Nie rób takich wielkich oczu dzikiego kotka, zauważył. Daję ci wizytówkę na wypadek, gdybyś znowu nie potrafiła o siebie zadbać, wyjaśnił, gdybyś jeszcze mnie potrzebowała. Zaskoczył mnie tymi słowami. Były szorstkie, przepełnione rodzajem tupetu, z jakim nigdy wcześniej się nie zetknęłam, lecz ten tupet z niepojętych względów wcale mnie nie obrażał. Skąd pomysł, że nie zadba o mnie kto inny, podjęłam? Dlaczego na wypadek nagłego kłopotu miałabym pominąć bliskich sobie ludzi i zadzwonić właśnie do pana? Uśmiechnął się jednym tylko kącikiem ust. Nikt się tobą nie opiekuje powiedział mi po prostu. A wnosząc z dzisiejszego dnia ktoś jednak powinien. I odwrócił się o 180 stopni i poszedł sobie. Ale ja nie mogłam sobie pójść. Stałam na klatce jeszcze kilka dobrych minut. Słońce już mi nie groziło, więc mogłam tak stać w nieskończoność. Lecz uświadomiłam sobie, że choćbym stała tak w nieskończoność. Niczego nie wymyślę i nie zrozumiem. Dlatego ostatecznie skierowałam się w głąb klatki.